Na Orliku przy szkole podstawowej numer 3 odbyły się pierwsze zajęcia z gry w Palanta w Słubicach. Pokazową naukę prowadzi Polskie Stowarzyszenie Palanta. Porozmawialiśmy z prezesem Polskiego Stowarzyszenia Palanta, a także z głównym inicjatorem zaistnienia tej dyscypliny sportu właśnie u nas w Słubicach. Program Palant Powraca to jest 350 eventów w ostatnich 5 latach, także zainteresowanie jest duże, ono teraz wzrasta, ponieważ przenieśliśmy się na Orliki. Na Orlikach, tak jak tutaj miło nam właśnie gości w Słubicach, gdzie zostawiamy pierwszy sprzęt, czyli to jest takie kompleksowe szkolenie z zostawieniem od razu sprzętu, który już zostaje na miano tej szkoły, miano Orlika, i będziemy dalej uczyć lokalnych animatorów sportu, żeby oni prowadzili treningi i tworzyli drużyny. Chcemy, żeby w przyszłym roku powstała pierwsza namiastka ligi palantowej, z finałem w Warszawie, która będzie najpierw grana regionalnie. Najpierw będzie drużyna wybierana tutaj najlepsza, w Słubicach. Ona będzie jechała dalej na turniej i potem ewentualni zwycięzcy będą dalej jechać do Warszawy na kolejne turnieje. Tak chcemy to po prostu rozwiązać, żeby była ta rywalizacja między drużynami. To jest gra bardzo uniwersalna, tak jak w 1952 roku pierwsze opracowanie Palanta było, że to jest gra pobudzająca wiele partii mięśniowych, czyli tutaj nie jest nic specjalnego potrzebne, ale wszystkiego po trochu się przydaje. To jest też gra, która rozwija wszystkie partie mięśni, bo tutaj są rzuty, wybicia kijem, biegi, chwyty, naprawdę dużo elementów, według mnie więcej niż w innych sportach, które muszą być dobre, żeby dobrze się grało, ale można absolutnie od podstaw zacząć, żeby po prostu grać. To jest gra ludowa. Każdy grał po obiedzie, ludzie w XVII wieku już wychodzili na dwór, grali, także tutaj każdy może zaczynać, potem predyspozycje każda musi rosnąć. My, jeżeli chodzi o stowarzyszenie, Polskie Stowarzyszenie Palantowe oferuje gminom otworzenie gminnych drużyn, to jest 1000 zł, czyli 400 zł to jest właśnie pierwsza impreza, szkolenie z pomoc marketingowa, plus 600 zł sprzęt, który tutaj właśnie widzimy, czyli to są linie, bazy, kije, piłki. Czyli podstawowy sprzęt do gry, plus jeszcze oprócz tego robimy teraz program szkolenia. Jeden program szkolenia też będzie w 10 lekcjach wysłany jeszcze tej zimy do każdego lokalnego animatora sportu, żeby już na przyszły sezon startować pełną mocą. Zauważyłem, że jest taki program, Palant Powraca na Orliki. Zgłosiłem naszą szkołę. Okazało się, że jako jedna z dwóch w województwie znaleźliśmy się w gronie tych szczęśliwców. Dostaliśmy dofinansowanie z Urzędu Miasta od pana burmistrza. W ramach tego organizujemy również zajęcia SKS w szkole z Palanta. Pan dzisiaj przyjechał z Warszawy i organizuje taką lekcję pokazową. Szkoła zostanie doposażona w sprzęt specjalistyczny, czyli kije, piłki, bazy, a także nauczyciele dostaną takie lekcje e-learningowe gry w Palanta, także myślę, że może coś nowego nam się tutaj fajnego urodzi. No można biegać, można uderzać kijem. Jak ktoś nigdy nie dotykał kija, można poczuć się jak na prawdziwym boisku. Ogólnie moim zdaniem to jest bardzo fajna gra. Podoba mi się to, że jest to bieganie po bazach i odbijanie kijem, takie piłki. Można bardzo dużo się nauczyć, można się nauczyć uderzać kijem, rzucać piłką, łapać dobrze. To, co się przydaje w dużych grach.